Witam. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób stworzyć plik nutowy w komputerze. Przede wszystkim potrzebny jest nam do tego odpowiedni program. Jednym z nich jest MrScore, który możemy znaleźć na stronie internetowej dur-mol.pl. Po zainstalowaniu programu należy go otworzyć, przejść do pliku i kliknąć nowy. Otworzy nam się wówczas okno, w którym możemy wpisać takie informacje jak tytuł, podtytuł, kompozytora, autora słów czy prawa autorskie utworu. Te informacje nie są niezbędne do stworzenia pliku nutowego, dlatego możemy je pominąć bądź zająć się nimi później. Na razie przejdźmy dalej. Teraz widzimy listę instrumentów, które możemy wykorzystać w naszym utworze. Powiedzmy, że chcemy wykorzystać pianino, klikamy na nie, naciskamy dodaj i może to samo z fletem. Klikamy i naciskamy dodaj. Kolejność głosów możemy modyfikować poprzez naciśnięcie w górę bądź w dół. Jeśli się rozmyślimy i będziemy chcieli usunąć jakiś głos, należy kliknąć na niego i nacisnąć usuń. No to przejdźmy dalej. Następnie należy wybrać tonację utworu. Niech to będzie tonacja jednobemolowa. No i dalej. Następnie zostały nam do określenia ustawienia metryczne. Na przykład metrum utworu. Niech to będzie metrum 2/4. Istnieje również możliwość stworzenia przedtaktu. No i także została nam do ustalenia liczba taktów. I klikamy zakończ. Powstała nam wówczas pusta partytura, którą musimy jakoś zapełnić. Posłużą nam do tego górny pasek, na którym widać podstawowe wartości rytmiczne oraz literę N. Jej naciśnięcie powoduje, że te wartości odnoszą się do konkretnych nut. Z kolei jej odznaczenie powoduje, że wartości odnoszą się do pauz. Dalej widzimy takie przydatne funkcje jak kropki czy łuk, które przedłużają wartość, a także znaki, które służą do alteracji dźwięków. Jeśli chodzi o grupy niemiarowe, możemy znaleźć je w nutach, no i wybrać taką grupę niemiarową, jaką chcemy. Znajduje się tutaj również możliwość dodawania nuty czy interwału. W utwórz znajduje się większość przydatnych funkcji, takich jak wstawianie instrumentów bądź usuwanie ich, tak samo z taktami, oraz kluczy czy oznaczenia tonacji. Znajduje się tu również funkcja edytowania tekstu, takiego jak tytuł, podtytuł, kompozytor, autor słów czy prawa autorskie. A także bardzo ważne, możemy tu ustawić tempo naszego utworu. Z lewej widzimy mnóstwo opcji, które również są bardzo przydatne. Jak każdy edytor, program ten ma również funkcję cofnij i ponów. Bardzo przydatną funkcją jest również możliwość odtwarzania naszego utworu, czy to od jakiegokolwiek chcemy miejsca, czy też od początku. No cóż, mam nadzieję, że pomogłam. Dziękuję za uwagę.